Witajcie, ja jestem Doknes i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku Zamek vs. 100 widzów z Matrunerem Żelaznym. Kiemaneczko! I dwoma rycerzami dyni, bo oni nam dzisiaj będą pomagać bronić się przed widzami. Jak wiecie, w każdym odcinku dochodzi coś ciekawego, coś zmieniamy, więc no, dzisiaj będziemy po prostu robili wielką wojnę rycerze dyni kontra gracze. Mam nadzieję, że się wam się spodoba i zostawicie koniecznie łapkę w górę. Pamiętajcie też, że powoli na moim kanale się powoli dostajemy do 1 000 000 subskrypcji, więc koniecznie zostawcie też subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Filmy są codziennie od 10 do końca wakacji, a za mną są widzowie, którzy się mogą teraz przywitać, a słychać po łapkach, że się chyba witają. A poza tym, jeżeli szukacie super plecaka na początek roku szkolnego, no to na moim sklepie koszulki.doknes.pl są świetne plecaki z nowej kolekcji, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. A tymczasem, słuchajcie chłopaki, dzisiaj budujemy zamek z dyni. Czy mamy na to jakiś pomysł szczególny, poza tym, cośmy gadali przed odcinkiem? Ktoś ma jakieś propozycje, co by tutaj wybudować? Wybudujmy jedną wielką dynię, to będzie dobry pomysł. Ej, zróbmy tak, to końcówka może być w dyni. Zróbmy mur i za murem będzie zamek, taka wielka dynia. Okej. To jest bardzo fajny pomysł. Widzowie, dziękuję, troszeczkę poczekają, aż skończymy budować. Będziemy mieli 15 minut na zbudowanie wszystkiego, więc ja sobie wezmę już Wanda do ręki. I co, panowie, możemy zaczynać? Zasłonić ich? Jasne. Wszystkich? Dobra, to stary, zasłoń ich i w momencie, kiedy ich zasłonisz, no to wow, ja od razu... to był zły blok, dobra, no jest okej. Idealnie, z dyni zasłonięte, nie będą poznać, co się dzieje, będą mieli niespodziankę. Więc zaczynamy, mamy 15 minut, uwaga, start. Dobra, to ja lecę z tą dynią, tak? Ja zbuduję na końcu jakąś dynię. Ja tutaj w ogóle planuję wymienić wszystko na dirta, żeby było tak, no bo wiecie, z czym wam się kojarzy dynia? No mi się kojarzy na przykład z bagnami, jakimiś takimi środowiskami niezbyt przyjemnymi. Halloween, ziom! Ale też z farą się kojarzy, możemy zrobić też z pszenicą jakiś ten motyw. Okej. A co byś chciał zrobić z pszenicą? Wiesz co, a może trochę dalej tą dynię? Nie? Jeszcze dalej? No. Przecież to jest 5 km już, no dobra, no spoko. Może, a tu, Matruder, wiesz, jest... tutaj pilnuj. Doknes, weź, zadecyduj tutaj. Ale dalej, co, czy bliżej? Co jest, chłopaki? Tutaj się dynię kończy dirt, czy dalej jeszcze? Najpierw mur w ogóle będzie trzeba zrobić, chłopaki. Ja tutaj jeszcze zrobię fosę z lawy. Dobra, której, to robimy mur. Set 11. A dobra, i teraz 11, musimy dodać troszeczkę bloków, żeby dało się przeskoczyć. Dobra, to ja zajmę się tym murem już. Powiedzmy tyle. Okej. Tutaj gdzieś możemy zespawnować, znaczy ja nie jestem pewien, chłopaki, ale chyba rycerze dyń mają fire aspect, więc nie powinni się palić w lawie. Ale nie jestem do końca pewien, więc zróbmy tak, na murach będą łucznicy, którzy będą strzelali, a tutaj dziś zrobimy kilka spawnerów tych dyniożerców. Dyniożerców. Widzimy, to są te, co byliście na początku. Ty, Matruner, ale co ty robisz? Nie tą stroną, drugą. Aha, drugą, dobra. Czekaj, wiesz co, Matruner, ja to podwyższę, ja to wszystko komentami zrobię. To ja chciałem jeszcze zrobić, wiesz co, ten... Co chciałeś zrobić, Matruner? Taką wieżyczkę jakby. A to zaraz, bez sensu, nie wyszło ci w ogóle. Ale wyjdzie, stary, zobacz. Grunt to być miłym, dobra. Czekaj, ja tutaj, stary, robię wieżyczki jakieś, popatrz, zrobię coś takiego. Tutaj, albo nie, zrobię takie wklęsłe. Popatrz. Coś popatrzeć, co ja tu robię, nie? Dobra, to wklęsłe jest... wieże. Myślisz, że to jest świetny pomysł, Doknes? Nie, tutaj będzie taki wklęsłe miejsce na szkieleta. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Musimy tutaj dać slaba jakiegoś. Tu i tu. Teraz, przydałoby się jakoś to tak blokiem odgrodzić, powiedzmy, o. I tak szkielet będzie mógł strzelać tutaj do osób. No i to będzie spoko. Pyk. O. Okay, i takim czymś będą szkielety. Ej, nie, to jest fajne. To chcę ocenić mój pomysł. Może rąk. Dobra. To Matruner, chodź, ty ocenisz. I będziesz mi pomagał, bo ja tutaj potrzebuję pomocy, stary, twojej. Ej, to jest spoko. Dobra, to co tam potrzebujesz? Do środka, stary, trzeba będzie wkładać szkielety, które będą miały nametagi, więc weź sobie, zrób jakiegoś nametaga. No. I wkładaj szkielety tam, gdzie wiesz. Jak to jest tag? To jest... name tag, jak to się po polsku pisze? Znacznik. Dobra, tutaj robię takie pobojowisko wszędzie, pyk.
tutaj klonuję i rozstawiam to, ty to musisz, stary, wypełnić kościotrupami. A robimy jakieś wieże? No, tak, chcę teraz zrobić to takie zwierzę, ale zostawiam się jakie. Już myślę, właśnie, to nie jest ja takie tutaj proste. Cały czas rozstawiam miejsca na szkielety. Okej. Okay. Gracze będą mieli w tym odcinku wyjątkowo miecze, więc będą mogli walczyć z mobami. Na końcu będzie ta fala? Czy kiedy robisz tą falę tych takich chodzących? Wiesz co? Zrobimy tak, ja może zrobię ukośnik spawner, sobie wpiszę komendę. Dobra. I tutaj po prostu będę na tym może robił. O! Żeby tutaj na górze tego się jeszcze spawnowały te dyniowe potworki. Czy to będzie pogrom na samym początku? Doknes, a powiedz mi, jak nazwać te szkielety? Mistlik. Szkielety, stary, nazwij łucznicy. Po prostu, albo coś. Szkieletory napisałem, dobra. Szkieletory, niech będzie czyli szkieletory. Czyli to mają być szkielety po prostu, dobra. Tak. Okej. Okay. Dobra. Czyli mamy tyle miejsc, w których się zespawnują potworki. Jeszcze szkielety będą tutaj, więc no mam nadzieję, że jakoś fajnie jeden to będzie wyglądać. Jeden widz wyszedł tutaj, ty czekaj. Który widz? Kill, jak wyszedł? Mal. Gdzie zrobiliście dobra, jakiś błąd? Aha. Tak, Toknes. Oczywiście my zrobiliśmy wszystko, dziękuję ci. Dobra, super. I tutaj będzie jeszcze ostatnia. O, okej. Okay. Więc tyle będzie wieżyczek obronnych, no które będzie przychlapane. Z drugiej strony chciałbym tutaj jeszcze jakieś miny porobić. Wiesz, o co chodzi, Matruner, nie? W sensie, że nie, że twarz powyginać. Tylko takie, które by wybuchały. Dobra. O, jeszcze dodamy może trochę... No dobra, za dużo jest tego gravelu, a nadal. Więc zrobimy troszeczkę tyle. To oczywiście tutaj strzela piorun, kiedy staniemy w to miejsce. Albo jeszcze, dobra, delikatnie mniej. Kurczę, ej, w ogóle mi się wydaje, że jakby nic się nie zmienia. Co się nic nie zmienia? A teraz jest git. Następna sprawa. Złote półpłytki, które będą wybuchać. Zobaczmy, czy tutaj będzie coś zagrożone. Nie. Dobra, więc rozstawiamy tutaj. Może być i tu. I tu, tak żeby tylko nam nie rozwaliło przypadkiem tych działek. Dobra, wieża jest ready. Zaraz jeszcze polecę z drugą. Ale tutaj będzie po bojowisku. Kopiować ją, czy nie? No, przekopiuj tam na drugą stronę. Albo nawet zestakuj. Albo nie, skopiuj, dobra. Zestakuj, co ja gada w ogóle. Skopiuj, dobra, Matruder. Pochwal się swoim skillem w World Edicie. Pokaż wszystkim, jaki jesteś dobry. Ja w ogóle nie potrafię World Edita. Dawaj, okay. Spróbuj. Ej, czy da się jakoś w opcjach włączyć, żeby było widać z dalszej odległości graczy? Chyba nie. Szkoda. Choć nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, to jest nasza pierwsza linia obrony. Mi się wydaje, że można zrobić coś takiego, taki motyw, żeby, wiesz co? Tutaj zrobimy w ogóle fake wejście, tutaj nie będzie wejścia, stary. Jak wiesz, fake wejście? Tutaj nie będzie wejścia, wejście będzie, stary, poprzez, trzeba będzie wskoczyć. Albo, wiem co, mycelinium! Stary. Co robi mycelinium? Co ono robiło? Co? Latasz. Tak. Dobra, ale ciekawe, czy będzie w stanie tutaj ktoś wlecieć, ale widzę, że raczej tak. No spokojnie wlecieć. Tak. Tylko trzeba tutaj zrobić takie razie jakieś pułapki przy tym wejściu, pyk. Ale zastanawiam się jaką. My będziemy stać na wieżach. O, dobra. To będzie najlepszy pomysł. Ale żeby oni na tą wieżę nie weszli. Na wieżę nie wejdą, bo oni mogą idealnie do muru dolecieć, stary. Zrobić idealną wysokość, no jeżeli i o to chodzi. No i widzisz, kurde, ja to wszystko przemyślałem. No ty to jesteś, kurde, jednak. Widzisz. Wizjoner, akrobata. Ja już wszystko na początku obliczyłem. Panie, wiem, że jeszcze szkoły nie ma, ale ja to już matematyką tak powiedzmy władam, dobra. 20. O, to stanęło się. I tutaj zrobimy takie coś, że tutaj damy set lawa, tutaj wylejemy lawę, żeby po prostu nie mogli tędy przejść. I tam na końcu gdzieś będzie... Tą dynię mieliśmy zrobić, co? Robimy ją pomarańczową? Na końcu, w sensie, tam będzie jakby, tam będzie ta sala chwał. Nie, jak to ta wygrana po prostu, będzie w tej dyni, to bo będzie okay. Spoko. Ja bym zrobił teraz tak 20... Uwaga, powiększam mur. Znaczy poszerzam, jakby. Jest okay. Mały rak. Mam nadzieję, że nic wielkiego... O nie, dobra, jest gites, jest legitnie. Teraz, tutaj, ej, a może teraz tutaj na górze by się przydało jakiś drugi etap zrobić? Powiedzmy... No tutaj, popatrz, widzisz? A, ej! No. I tego jeszcze nie robiliśmy, dawaj! No, jeszcze nie robiliśmy wejścia przez mury. Ej, tutaj będzie w ogóle lawa, ona jest nie do zauważenia prawie w pierwszym momencie, bo popatrzcie, jak to się w ogóle zlewa kolorami, no, przynajmniej u mnie na shaderach, nie wiem jak tam u was, ale
jest całkiem git. Mamy 6 minut. Myślę, że się wyrobimy na luzie. Więc ja tym razem... Wiesz co, żelazny? No. Idź tam... tutaj robi... Matruner robi dynię, dobra. Fantastycznie. Trzeba będzie ją trochę przesunąć potem bardziej do przodu. Ale... Dobra, ja tylko zacznę, żeby już coś było. Mhm. Łucznicy, stary. Robisz łuczników, Matruner? Boże, i test... I żelazny? To ja mogę, może wyjdę, co? Dobra, czekaj, łuczników, gdzie? A tutaj w środku pospawnować ich? Nie, no są tutaj. Stary, ja myślę, że można przykład zrobić tutaj takie otwory. Ej, tak, to bok! I tutaj nawet jeszcze. Tu, wszędzie ich wypchniemy. Pyk. Wszędzie. Wszędzie, mogą być wszędzie, stary. I to tam, jaka komenda była, żeby do góry to wszystko wzięło? Stack, o dobra, pamiętam. Tak, no, dobra. Ale musisz się patrzeć do góry, pamiętaj. Teraz tak, damy tutaj ironowe barsy. Masz dalej name taga i kościotrupy? To Matruner miał. Matruner, halo? To jest? Masz dalej kościotrupy i name tagi? Miałem, kurczę. Dobra, to dawaj, to ty żelazy to zrób. Dobra, już kościotrupy, szkielety, dobra, mam. I name tagi im nadać. Dobra, nie trzeba, Matruner, już zostaw. Iść tą dynię tam rób. Dobra. Jak ta twoja dynia? Co to jest dynia, stary? Co to jest? To jest dynia, stary? To wygląda jak jakieś, nie wiem, krzywe jajko. Dobra. Dobra, spokojnie. Żelazy, skup się tam na swojej części, bo widzę, ja tam że nie on będę mało wchodził, czasu. Dobra? Ja tam nie będę wchodził nawet. Okej. Okay. Nie chcę. Dobra, to no, muszą mieć name tagi, tak? Czy nie muszą? Name tagi, tak, muszą mieć, żeby nie zniknęły. Aj, fakt, dobra. Dobra, ja tutaj teraz dodam troszeczkę dyń, żeby dało się przejść tą fosę. O, powiedzmy, tyle powinno starczyć. Albo dobra, jeszcze dodam mniej. My będziemy sobie tutaj stali na tych wieżach, więc przydałoby się może... Dobra, ja tutaj wezmę orange wool, bo mam problem z tym, że się nie da stawiać tych bloków, a zresztą nawet by nie zauważył, że to jest pomarańczowa wełna. Ej, a możemy zrobić takiego jakby świeżaka, słuchaj, z tego, z Biedronki. I to będzie taka dynia. Okay. Oczami, stary. To będzie wszystko ładnie zrobione. Nie mówiłeś mi... Dużo czasu zostało? Nie mówiłeś mi, żelazy, że masz takiego dziwnego kolegę. Powoli przerażajemy pomysły, Matruner. Dobra, nie, ja tam nie chodzę, ja tam nie patrzę. Dobra, Matruner, co wam się nie podoba? Nic, bo jesteś super wizjonerem. Nic nam się genialny. Nie podoba. Nie, to jest tam jakiś skrzyw, ale dobra, kij z tym. Dobra, nie, no niech będzie. Jak stary, jest stary, to tak będzie. Być prowizoryczna, przecież ja nie jestem jakimś budowlańcem. Ej, ale mi się bardzo podoba w sumie z przodu ten kurde, zamek. Ma być... Jest bardzo ładny. A, myślałem, że dynia. Nie, nie był krzywy, nie jest spoko, dobra. Niech będzie. Do góry teraz tak. Oj, tu będą wlatywać, mają tutaj parkour, tak? I chwilę. Tym parkourem dochodzą dotąd i to co tutaj dalej jest? Nic nie ma. Dokąd, co, jak, gdzie? Tu. No i tam jest dynia, tam już mi się wydaje, że może być wygrany, bo będziemy mieli naprawdę dużo okazji, by ich wyeliminować. Okej! Okay. Musimy mieć jeszcze wejście na wieżę. A nie, bo oni tu wejdą. Dobra, to nie, okej, okay, nie. Musi być bardziej przejście z wieży dalej. No właśnie, tak, czaję, dobra, już to robię w takim razie. Tutaj zrobimy może bajorko wody, żeby mogli tutaj wskoczyć, czyli set water. O, żeby stamtąd mogli. Dookoła ja bym w sumie tutaj się pokusił o jakiś mur też taki prowizoriko, profilaktiko. Set 86, dobra. Czyli nasz zamek będzie takiej wielkości. Teraz docinę te wszystkie mury. Panowie, mamy w ogóle mało czasu, bo zostało nam 3 minuty, ale myślę, że się wyrobimy tym razem, nie? Czy to będzie pierwszy odcinek, w którym się wyrobimy w czasie? Nie, no bez jaj, pierwszy to już był. Kiedy? Kiedy? Pierwszy odcinek był pierwszym, w którym się wyrobiliśmy w czasie. A, chyba. Ale dobra, okej. Spodziewałem się. Wow, Matruner. Co ty to tam tworzysz? Stary, co? Źle? Nie, spoko jest, genialne jest. Tak, jest bardzo fajnie. Tutaj myślę, że jeszcze co by można było... Aha, takie nam zejście robisz, dobra. No to tutaj będziemy jeszcze mieli taką linię ostateczną, mi się wydaje. Żeby... A to jeszcze takie samo zrób po drugiej stronie, stary. Okej. Byśmy stali z dwóch stron, wiesz o co chodzi, nie? Będziemy mieli taki strzał na skos, to będzie bardzo opłacalne dla nas. I teraz, z racji tego, iż mamy taki gruby mur, to kiedy strzelimy gdzieś tutaj, no to tak naprawdę nic się nie stanie, no bo wszystko to się zrespi. Tak samo jakbyśmy... Chociaż nie będę tam strzelał, to są szkielety. Nie wiem, czy ja zdążę z tą dynią. Dobra, prowizorycznie. Masz dwie minuty, stary, a to na luzie.
Jeszcze chcę taką łodygę zrobić z góry, żeby to było. Dobra, nie, to stary, to na luzie, spokój, masz równe 2 minuty od teraz. Ja ci teraz jeszcze pomogę, dobra. Już kończę to, już ci pomagam. Ej, ale kurczę, ten zamek jest fajny, ale mi się podoba jakby to, że będzie taka wojna po prostu prawdziwa. Na trudno się zaczynam bać. Nie, sorry, troszeczkę mi odwaliło, ale to tak czasem bywa. Żelazny nie widziałem, że masz takiego dziwnego kolegę. Ej, co to ma znaczyć? To nie jest w ogóle miłe. Ej, zróbmy tu jeszcze kilka zmyłek, żeby oni przychodzili jeszcze do takich rzeczy, które, do których nie mają wchodzić. Chwileczkę. Tutaj trzeba na pewno tron zrobić, więc tutaj zrobię tron z diaksowym blokiem. Bo jak ktoś na niego staje, no to z automatu, oczywiście widzowie już powinni wiedzieć, to od razu taka osoba wygrywa z automatu. Pyk, pyk. Dobra. Zróbmy kilka takich zmyłek, żeby... nie wiem, żeby wylecieli gdzieś. Okej. Okay. Żeby dziurę. Co to znaczy, żeby wylecieli gdzieś? Bo nie chcę... zobaczysz, okej? Okay? Daj mi chwilę. To jest tajemnica jeszcze. To jest set 91. Ale tutaj jest bardzo ciemno, więc dałbym tutaj troszkę glowstone'a, żeby się tutaj przypadkiem moby nie zaczęły respić. Dobra. Ej, bardzo fajnie. Ile mamy czasu? Mamy 48 sekund, panowie. Wyrobimy się? No jaha, że tacha. Jaha, że tacha. Jeszcze trzeba dorobić. Wiem, co trzeba. Przyciski trzeba dorobić. Tak, ale zwierzę tak, żeby oni nie mieli do tego dostęp. Tak. No tak, na wieżach. Dobra, dawaj tam. Dam wam jeden przycisk i sobie dam drugi. Będziemy stali na osobnych wieżach. Może tak zrobimy. Dobra. Dobra, więc przyciski są postawione. Możemy w sumie zespawnować testowe moby. O, jak widzicie, zespawnowały się we wszystkich tych miejscach, w których to kliknęliśmy. Fajnie. Znaczy, w których postawiliśmy te bloki. Ej, ładnie to wygląda. Mamy 10 sekund. Już. Wait. Dobra, to trzeba to dokończyć od góry, żeby na pewno było kompletne. Pyk, pyk, pyk. No i słyszycie, panowie, ten odgłos, koniec. Więc myślę, że tym razem się wyrobiliśmy. Wow! Drugi raz. Jestem naprawdę dumny. Jestem naprawdę dumny. Ty, ta dynia wygląda jak pomidor trochę. A to wygląda jak woda by tam była. No to chodzi. Jak pomidor. Ej, nie, ale bardzo ładna dynia wyszła, Maturer. Słuchaj, Maturer, ja ci aż suba dam normalnie za tą dynię. O, widzisz? Bo jak ty tak ładnie na swoich odcinkach budujesz, to ja chętnie obejrzę. Nie to, co żelazny. No. Wiesz co, nie... Wiecie co, ja może zrobię tak. Ja jeszcze tutaj mimo wszystko jednak sobie przeciągnę ten klej, żebym mógł zobaczyć, jak tam widzowie będą na nas szarżowali, bo jak wiecie, no to niestety widoczność w Minecraftie jest taka se i możemy nie zobaczyć całej tej walki pomiędzy widzami a tymi. Więc... dobra. Wiecie co? W takim razie, stawajcie tam na wieżę. Już, czekaj, mam ostatnią poprawkę, dobra. No, okej, okay, mam. Stawajcie na wieżę i kliknij toś przycisk. A trzeba jeszcze set 0 im wyzerować, co nie? Aha, tak, no to zaznacz to, ale to i tak można przycisk tam kliknąć, żeby się już... Matuner, weź tam kliknij przycisk. Ale to raz tylko. Albo dobra, kliknij jeszcze 2 razy. O. Są, już są, koniec! Dobra. Koniec, story! Już bieg... O Jezu, ma truder! Ej, nie, za dużo, teraz trzeba zabić, bo teraz będą za duże lagi. Jak to się pisało? Type skeleton? Tyk? Nie, to jest... O nie! Dobra, nieważne, troszeczkę zepsułem, ale spokojnie, panowie, możemy sobie tutaj... O nie, bo wszystkie moby zabiłem! Ej. Szkielet, nie! Ej, a gdzie się pojawiły te dziury? Tutaj, jakie dziury? No, jakie dziury, pod tymi dziury? Działkami, bo tutaj miały być dziury. Wiesz, o co chodzi? A, bo tu były dziury, ale gdzie one no, są? No, nie wiem. A, no, Ja nic nie zrobiłem, jak coś. Nie, ale były, przed chwilą nie były, było fakt. Nie wiem, co się stało. Dobra, czekaj, to weź... Dobra, to ja mam plan taki, chłopaki. Doróbmy to, co naprawiliśmy, bo nie wiem, co to się podziało. Maturę trochę zepsuł z tym już, z tym spawnowaniem. I zaraz wrócimy w takim razie. Więc jesteśmy w takim razie gotowi. Chłopaki, zajęliście już pozycję na wieżach? Ready? Mhm. Dobra. Tak jest. To ja wpisuję, uwaga, komendę, ukośnik start. I zaraz zobaczymy, kto będzie w stanie przejść naszą defensywę. Uwaga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. O, poszło? I teraz, no i teraz lag będzie, bo ściana się usuwa, ale dobra.
Poszło. Wiecie poszło, co? Są pioruny, to poszło. Dawajcie i jeszcze kliknijcie raz jednak w ten spawner, bo za mało coś tych szkieletów. Jeszcze raz czy więcej? Więcej! Jejku, i to przejdą! Dobra, tyle, koniec! Koniec, dobra, koniec, stary, no. Oni to przejdą! Spokojnie, nie. Nie damy im. Pamiętasz, trzeba strzelać w osoby, które są najbliżej tak, ci co wygranej. Tu, o nie, tutaj ktoś jest! O nie! Ktoś gdzie już jest? Skacze! Ktoś skacze do końca! Nie! Matruder, pomóż co mi! Ty mówisz? Jak to już? Te osoby tutaj są, to już skaczą! Nie! Co ty? Jak? Nie, są tam! Na końcu prawie! Dobra. Chwileczkę. Dobra, ty, ja mam taki lag... Czekaj. To jest. Ej, ty stój, jest pełno! Pa! Wbił tu! Tu wbił! Rozwal, dobra, mam go, mam go! Ej, patrz, tu wbijają, stary, dawajcie patrz! Szybko. Wiem, ty próbuję! Go. Dobra, trzeci, trzeba kliknąć przycisk, żeby troszeczkę tam pospawnować więcej mobów. Klikaj go! Moby! Weź ich ze 100 ze spawnu. Ej, stary, dawaj, bo oni tu wbijają! Nie! Spawnuje tam więcej niż 100, dobra, więcej jeszcze tych mobów! Nie mam strzał! Ja też nie mam! Dobra, mam jeszcze. Tu gościa! Mam tu prawie gościa! Nie, gościu, skoczył do wody, jest! Skoczy tam! Jest, dobra, dobra. Szybko, dawaj, jest. Szybko! Dawaj, skoczył tam na dół? Jest. Tak, skoczył na dół, dobra. Nabierają się na to, nice! Ej, stary, nie, co byśmy zrobili, gdyby nie ty! O nie, bo i tutaj przez tą wieżę wbijają! Uwaga, bo i mają miecze! Mają miecze! Ej, on tu wszedł przez nasze wejście, Henry! Uwaga, muszę cię poświęcić! Kurde. Szybko! O kurcze! Dobra, kolejny wskakuje tam, dobra. Czemu ja nie oni nie czają, że ta dynia to jest... Uff. Oni nie czają kompletnie, że w tej dynii tak. Jest koniec. Dobra. Ale stary, ale zaraz będzie jakaś osoba, która czai. O nie! Uwaga, dawaj go! O nie, Matruner, odpadł z gry! Co? Nie! O nie! Dobra, ja jestem na dole jakby, co? Biorę i co, teraz ja mam sobie grać? Nie, teraz już nie masz sobie grać. Właśnie. O nie! Uwaga! Dobra, oni wszyscy skakują do tej dziury, więc kozacko! Bo wiecie, my tą dziurę odstrzymywamy. O nie, bo tutaj kolejna osoba po mnie idzie! Gdzie? Tutaj na murze, ale spo... O, nie! Żelazny, nie! Nie, żelazny, tylko nie, to zostałem sam! Zostałem nie! Totalnie sam! Dobra, czekaj, ja ci idę wszystko śledzić! Czy to będzie najszybsza runda? O nie, lag! O nie, ktoś tam wchodzi! Ktoś wchodzi! Wchodzi! Nie wchodzi! Nie wszedł tam jeszcze? Nie wszedł? Nie! O nie! To była najszybsza runda historii tej serii. Trochę tak. Silver wygrał dzisiejszy odcinek. Muszę tutaj usunąć przycisk, bo niestety tutaj ktoś się bawi. I tutaj, i tu. Dobra. Chyba nam to nie wyszło. No nie, jak dla mnie wyszło, bo według mnie ten zamek był naprawdę bardzo ładny. Jedyna kaszana była z tym, że oni aż tak wysoko lecieli. No. I mogli cały ten mur przelecieć, no to jakby tego się nie spodziewałem, bo kto to zrobił taką długą lewitację, bo ja aż poleciałem. Ale stary, ja ledwo doleciałem na mur, więc nie wiem, o co chodzi. Ale za to odkryliśmy to dzisiaj było... te nowego budowniczego świetnego. Gratulacje, Matruder, od dzisiaj budujesz wszystko na Ferrari, nie? Wszystko, tak. Pamiętajcie, właśnie, widzowie, jaka ładna pamiętajcie, widzowie, o koszulkach i plecakach. koszulki.dokres.pl i zostawcie kogoś suba, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, jak to bijemy 7000 łapek w górę, to się pojawi kolejny odcinek. Więc bawcie się dobrze, śpijcie spokojnie, uważajcie na auta, trzymajcie się, na razie, no i pa, pa! Brawo!